Halo, halo, halo. Dzień dobry, tutaj Maciek Polaczek. A to jest Empire Total War na modzie Death Mod. W tym filmie chciałbym rozpocząć serię z Polski, a dokładniej z Rzeczpospolitej Uboga Narodów. Będziemy grali w roku 1700. Weźmy sobie na World Domination. Bez limitu czasu na bitwy i bez pomocy doradców będziemy grali. Trudność bitew. Dobra, zajmę tutaj wszystko na normal. Tutaj brytol jakiś padł. Ten Indian to co? Co on tam robi? Your first priority should be to keep the fragile Commonwealth. Tak, tak. A tutaj grafika jest taka średnia. Weźmy sobie na ultra wszystko. Most persistent sound which reverberates throughout man's history is the beating of war drums. No dobra, to nie przetłumaczę wam tego jednak. Podatki weźmiemy na najniższe, jak to na wolnościowców przystało. Wszyscy Polacy to wolnościowcy, z tego co wiem. Ale nie wszyscy głosują na partię Wolność. Tak. Wszyscy cenią wolność, ale nie głosują na partię Wolność. Postawimy parę budynków industrialnych, aby polepszyć jakość naszej gospodarki. Postawimy też operę w Warszawie, w Rzeszowie jakieś fabryki. Przychód powinien nam skoczyć nawet. Poróbmy sobie piechotę frontową, liniową raczej. A co Węgry? Wasz chyba przywódca się czegoś naśpał. Ojej, narkotyki szybko się rozprzestrzeniają. Wojna pomiędzy Zjednoczonymi Prowincjami. To są Zjednoczone Prowincje. No dobra, mniejsza z tym. Nas to nie dotyczy w sumie. A, Julia. A, nie wziąłem tego researchu. To jest podstawa. Zdecydowanie podstawa. Będziemy atakować zaraz Prusy. Trzeba się przygotować.
trzeba postawić armię z tej parlamentu, whatever. Postawmy po prostu to. Postawmy operę dla przychodu. Będę chciał tutaj stąd jeszcze rekrutować wojska, dlatego to postawiłem. Nie tylko z Warszawy, że przychodzą mi ludzie. Okej. Może zrobimy coś takiego, że Prusacy, bo ja będę atakował Prusy, to zróbmy coś takiego, że... zróbmy coś takiego, że... oni najpierw nas zaatakują i żeby to żeby zaatakowali najpierw tą oto twierdzę. W tym oto miejscu. Tą granicę. Fort Penemune. Penemune. Weźmy, przejdźmy się tu. Wojny, wojny, wojny. Prusy z Austrią walczą. No, możemy to wykorzystać. Pewnie zaraz Austriacy będą chcieli od nas military access. Nie dam im do... Królewiec jest nasz. O! Nie doszli. Nie, milady, że nic mi nie trzeba. Osmalić Szwecję. Dobrze, Marefa. Idziemy mi sojusz. Nie, nie. Nie... To za dużo nam zajmie. I może to nie wypalić przede wszystkim. Ponieważ oni mogą zaatakować Gdańsk. Albo w ogóle pójść gdzieś indziej. Na początku. To za duże straty. Potem będziemy musieli to wszystko odzyskiwać, a więc... Ten pomysł jest głupi, jak nie wiem co. Za niska szansa jest, że akurat zaatakują ten fort. Przejdźmy się tu. Polepszmy infrastrukturę w naszych miastach. W wszystkich miastach. Struktura. To powinno jakoś nam ten dochód powiększyć. Powinno, a czy powiększy to już druga sprawa. Military Alliance proponują nam Prusy. O! To jest ciekawe. Wielka Brytania ich opuściła, Prusów. A mnie Dania opuściła. Jak mi przykro. Tak, jak myślałem, zaatakują najpierw Gdańsk. No tak, to i tak nie ma sensu. Odzyskajmy Gdańsk. I odzyskajmy Królewiec, który do nas nigdy nie należał. Przejdziecie się? Nie przejdziecie się. Najpierw Królewiec.
Mamy artylerię. Dobra, automatycznie. Wygrali. Dobrze. Z tą główną armią, jak będziemy mieli potyczkę, to wtedy dopiero ja sam samodzielnie będę atakował ich. Na razie dajmy szansę botu, żeby ich poatakował. Chwilkę, cięcie muszę zrobić. Dobrze, już jestem. Mamy już królewiec Klinsberg, nasz kochany. Teraz nam trzeba Gdańska. I teraz pytanie, czy ich wziąć do pomocy? Pan Stanisława Poniatowskiego, czy brać? No sporo czasu będzie do nas tu szedł. Dobra, lecimy na Gdańsk. To następny wasz będzie cel. Dobrze. Stojący bajonet. Trzy tysiące. Dobra. Ich tutaj zjeżdżujemy. I musimy mieć nadzieję, że oni sami z podniesionymi rękoma wyjdą przed naszą armię. Break. Jak mówiłem, przejmujemy ster. Dokładnie to ja przejmuję. Ładny śpiew jest w tle. Ohoho. Czy z tym ustawieniem możemy ich atakować? Gdzie mam naszą artylerię? Artyleria powinna być z tyłu. Ale... Dobra, zróbmy coś takiego. Bo my będziemy tu się bronić, tak? I teraz pytanie, czy wróg będzie miał artylerię? Stop. Czy wy macie jakąś artylerię, co? Nie macie ani jednego pułka artylerii, tak? Nic to. Take menu. Zobaczmy zasięg. W inny sposób to trzeba zrobić. Oni będą nas atakować.
przejście tu. Dobrze biorę? Tak, dobrze. Wy tu. A wy tu. Tak, w ten sposób zrobimy teraz. Przechodź się na miejsce. Chyba im nie jest śpieszno. Wyjdzie. Ha? Co to za ustawienie jest? A, już rozumiem. W ten sposób. Dobra. Tutaj już nie ma zaskrzydlenia takiego. Ostrzał się rozpoczyna. Okej. Dokończmy tą bitwę. Mięsy zabić. Tak, Pikemani. Zaatakujcie ten pułk. Tak, zaatakujcie ich, tak. No leć. Trzeba ich wykorzystać. I to mocno. Tego będą ostrzelani, tak mi się wydaje. Ci macie. Wy macie rozkazy, wy macie. Wy też macie. Dobrze. Co tu. Co tu robi? Milicja. Na nich. Coś mi tu nie pasuje. Wy bliżej. Ruszę się. Dobrze. Może nie aż tak dobrze. Jak myślę. Wy. Tutaj. Ci się przenoszą na moją lewą flankę. Ci się ostrzeliwują. Tutaj nie mają ze mną szans za bardzo. Mogą coś próbować, ale... Nic to im nie da. Tylko sobie tutaj pokruszą kopię najwyżej. Oni tacy... Oni nie są za blisko czasami? Takie mam wrażenie. Gdzie są pikemani? Tu są, a drudzy też tam są. Dzisiaj im się zaściało. Dobra, z jednej flanki trzeba przejść na drugą. Tak i tak, dobra. Ten regiment będzie nam tutaj pomagał. Na lewej flance. Cholera,
przegrywają moi pledgemeni. Wy powinniście być teraz trochę rozstrzelani. Tu sasyn, tak mi się wydaje. Atakuje mu. Atakują mnie wszyscy. Rzucają się jak reksza na szynkę. Cholera. Zmienili pozycję. Czas użyć kawalerię. Do boju! Dokończamy dzieła. To powinno zakończyć tą bitwę. Zapomniałem o mojej kawalerii. Okej, już prawie że są tam pokonani. No, to już koniec bitwy jest powoli. Kawaleria już robi swoje, jak widzę. O, to jak? Upadali. Padają jak krople po deszczu. Przesuńcie front. Front, co ja gadam? Wojska przesuńcie. Dostaną od nas tutaj artylerię mieli, a jednak ja ciągle myślałem, że oni nie mają artylerii. Weźcie ich tam rozstrzelajcie. Co jest? Ile ja mam kawalerii, co? Coś mi tu nie pasuje. Wy macie zajęcie. Wy sobie tutaj chodzicie obok artylerii wroga. No, fajnie. Spacerki wokół artylerii wroga sobie robią. No, no, no. Ciekawi. Ciekawi są mocno. O! Tanie siły pruskie pokonały moją wyszkoloną kawalerię. A to ciekawe. I co? Tym razem atakują moją prawą flankę. Firankę. Zaraz powiem. Kawaleria. Chyba ich nie dostrzelam. Trzeba ich zająć. Teraz surprise, przychodzicie na lewą stronę, tutaj pomagają ci.
tego się nie spodziewaliście, co? Ci tu atakują. Vivla Polon! Vivla Polon! Do boju! Ci padli. Ci padli. Jezu. Czemu to mi się zawsze przydarza? Czemu to właśnie mi? Enemy General killed. To już jest koniec chyba tej bitwy, co? Chyba, że tutaj jakiegoś regimentu pruskiego nie widzę. Dobra, koniec. Heroic victory. Wystawionych 4132. Aha. To miałem leciutką przewagę nad prusakami. O. I też miałem przewagę w zabiciach tych całych. Dobrze. To na dzisiaj chyba już kończymy. Do widzenia, dobranoc, nie wiem. Cześć.